Albo wiesz co, no obejrzymy na start, tak na rozruch. Oto streamer Kawiek. Czy... Na rozruch, co obejrzymy godzinkę temu dodane? Rel? Czyli wróg numer jeden polskiego internetu został. Oto streamer Kawiak, czyli wróg numer jeden polskiego internetu, został oficjalnie aresztowany. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ile punktów w diamencie? O chłopie, szkoda gadać. 8 lat więzienia, oby. A srogo przejebane. Tak się kończy. A może Rukasz, zgrywanie no. Kozaka. Zerkniemy sobie na jego filmiki z Twittera, które źle się zestarzały. Idę o zakład, że do końca roku nie trafię do więzienia. Rzucimy okiem na nagranie, które udostępniła policja i podsumujemy całą kawiakową aferę. Oprócz tego mam update w sprawie Stu. Pato streamer z Białorusi zapił się na śmierć za donata, a na koniec Fritz wyraził kontrowersyjną opinię. Przez i ludzie go skrytykowali. O, ciekawe tematy. Dobra, już komentujemy. Komentujemy na bieżąco. Widzów, czuj się. Zaczniemy od update'u w sprawie Stewarta i Pandory, bo wiele osób uważa, że temat ucichł, więc nic się w nim nie dzieje. Jest to nieprawda. Salon24 przeprowadził wywiad z wiceministrem na temat afery z Kawiakiem, ale przy okazji wypowiedział się o Stew. Jak się okazuje, youtuber wciąż przebywa w Anglii i trwają prace nad sprowadzeniem go do Polski. A wydarzy się to najprawdopodobniej w grudniu. Przebywa w tej chwili na terenie Wielkiej Brytanii. Z tego co wiem, w grudniu będą dalsze rozstrzygnięcia w tej kwestii. Tutaj został złożony wniosek przez polskie służby o to, aby wydać... Nie wiem, Rukasz, podejrzanego da, w ręce co polskich lubi. Organów ścigania i polskiego wymiaru sprawiedliwości. Czekam na update'y w tej sprawie, ja was będę o wszystkim na bieżąco informował. Patotransmisje to zjawisko widoczne nie tylko w Polsce. W tym roku mówiłem wam o przykrym przypadku Majera Suchodolskiego, który został zapity na śmierć na patotransmisjach. I podobna sytuacja miała miejsce wczoraj w Białorusi u twórcy o pseudonimie Szchlyzu... Kurwa. Możesz dać Google tłumacza. Szły uzbeżni. Ciekawe, podczas na jakiej ostatniego, platformie jak się okazało, w jego życiu streama, na mężczyzna kiku zdecydował się hucznie uczcić donata od widza o wysokości 10 tysięcy rubli rosyjskich, czyli lekko ponad 400 zł, i z tej okazji wypił całą butelkę alkoholu. Dobra, ja się śmieję, człowiek nie żyje, ale no przecież to jest chore, co tam się odpieprza, ty. Nie, poporypane, no ale Białoruś. Przyglądało się temu mnóstwo osób, które przybywały z nim w tym samym pomieszczeniu. Dla nich to była normalna sytuacja, dzień jak co dzień. Jednak nieco później gość usiadł na kanapę i sprawiał wrażenie, jakby zasnął. I dopiero to zaniepokoiło resztę zgromadzonych, którzy próbowali go obudzić. Po nieudanej próbie przenieśli go na podłogę i tam próbowali go odsucić, klepiąc po policzkach. Jednak niestety było już na to wszystko za późno. Okazało się, że mężczyzna zmarł na kamerach przez przedawkowanie alkoholu. Ciągle dawali na niego kadr, gdzie było widać, że gość momentalnie stał się cały siny. Oni nawet nie podjęli żadnej próby reanimacji, tylko po prostu walili mu liście po twarzy. Chyba nie tak się ratuje życie. Trochę przykre, że gość dla 400 zł zapił się na śmierć, ale najgorsi i tak są widzowie, którzy oglądają i dofinansowują takie streamy, dając tym wszystkim patusom środki na dalsze działania. Myślę, że niedużo brakowało, żebyśmy takie obrazki zobaczyli u pato streamera Kawiaka, ale na szczęście w czas został zatrzymany, ale więcej o tym za chwilę. Jakiś czas temu było głośno o sytuacji... Z trzecim gościu z królowych życia ratownicy mu nie pomagali, podobno nie lubią, a na obronę powiedzieli, że był agresywny, a miał prawdopodobnie zawał, bo miał tuczności. Tam z kimś pojechał z taksówką do szpitala, gdzie zamiast sprawić czy ma ten zawał, to oni pobrali krew i dali jakieś leki. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Bym filmik o tym obejrzał, jeżeli jest to jakaś afera, ale... Co, rozumiem, ktoś umarł, tak? Czy z tego, co ty napisałeś? Jakiś typ z jakiegoś programu. Której Hania z Gen Z nie oznaczyła osób odpowiedzialnych za jej wystrój na zdjęciach na Instagramie. Temat nagłośnił jeden z projektantów, jednak koniec końców okazało się, że między influencerką tak, Rukasz, a projektantami no. nie było żadnej umowy. Także Hania nie miała tak naprawdę żadnego zobowiązania, by oznaczyć ich na zdjęciu. Najnowsza sytuacja w uniwersum ekipy Freeza wygląda dość podobnie i dotyczy Wersow, czyli partnerki Freeza. W tym przypadku również chodzi o nieoznaczenie projektantki, czyli pani Zuzanny. O incydencie zrobiło się głośno, kiedy jedna z użytkowniczek Twittera zamieściła ten wpis. Wersow kolejny raz nie oznacza projektantki.
projektantki, której ciuchy nosi na sesji. Mimo tego, że w umowie było zawarte, że projektantka ma zostać oznaczona. Autorka projektu odezwała się w komentarzach pisząc: znowu moja praca i znowu nie ma nigdzie oznaczenia. Wykorzystywanie małych artystów nie jest cool. I wiadomo, ludzie od razu zaczęli naskakiwać na Wersow, bo już w przeszłości miała taką jedną głośną aferkę z logiem Sowy. Jednak nikt z nas nie wiedział, jak wyglądała umowa między influencerką a artystką, więc wydawanie wyroku na Wersow na podstawie wpisu na Twitterze lub komentarza pod postem nie jest zasadne. Weronika zresztą odpowiedziała na zarzut Zuzi i napisała, że postępuje zgodnie z ustaleniami umowy, którą zawarły. I według słów Weroniki oznaczenie miało się pojawić na zdjęciach z nagrywania teledysku. Czyli łatwo można z tego wywnioskować, że fotki są po prostu z innego planu zdjęciowego. Projektantka odniosła się do słów Weroniki, przyznając jej rację i nazwała prawie wykręcenie jej medialnej afery false startem. Wydaje mi się, że już nie współpracujecie razem ze względu na ten false start. Tweet mówiący o nieoznaczeniu projektantki został usunięty, a dziewczyna nagłaśniająca dramę powiedziała, iż została wprowadzona w błąd. Kolejna aferka jest trochę ciekawsza i dotyczy Frizoluska. Film przed... Zaraz zobaczymy. Gadaliśmy o tym, że masa platform społecznościowych zdecydowała się na płatne subskrypcje. Mowa o YouTubie, Facebooku, Instagramie, ale także Twitterze, który ostatnio zapowiedział, że nawet za podstawowe funkcje będzie należało uiścić opłatę. Taki rodzaj rocznej subskrypcji wszedł już w życie w Nowej Zelandii i Filipinach. Jest to wielka opłata, bo mówimy o kwestii dolara na rok, a taka decyzja spotkała się z wieloma kontrowersjami i oburzeniem użytkowników, bo mówimy o obowiązkowej opłacie za dostęp i korzystanie z platformy, która dotychczas była darmowa. Lecz innego zdania jest Frizz, który napisał na Twitterze, że myśląc o sytuacji Dawida z naukowego bełkotu, nie mogę się doczekać, aż Twitter wprowadzi te jednorazowe opłaty na konto, jeśli chcesz pisać komentarze. Powinno tak być na każdej platformie, komfort użytkowników i twórców jest tego wart. Wszystkie te toksiki by sobie odpuściły, albo przynajmniej straciły trochę siana, fair enough. Ostatni film na kanale Uwaga naukowego bełkota, czyli Nie czuję się bezpiecznie na YouTube, faktycznie wywołał duże poruszenie i dyskusję na temat hejtu w internecie. Dolar na rok to jest? Chyba na miesiąc. Natomiast czy w takim razie według Karola płatny dostęp do social mediów mógłby to zmienić? Racjonalnie na to patrzeć, to niekoniecznie. Jeśli ktoś ma potrzebę pisania randomowym twórcom internetowym życzeń śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu, jednodolarowe opłaty raczej by ich nie powstrzymały przed takimi zachowaniami. Nie za wiele w kwestii hejtu w sieci by dzięki takiemu rozwiązaniu się zmieniło. Aczkolwiek przydałyby się jakieś statystyki Twittera z Nowej Zelandii albo Filipin, które mogłyby ukazać, czy rzeczywiście ten dolar rocznie zredukował ilość internetowych troli. Podobnego zdania byli widzowie pod wpisem Frizza. Ludzie w większości jednomyślnie uznali, że jest to mocna odkleja i absolutna głupota. Dostało się mu też ze względu na jego uprzywilejowaną pozycję. Bogaty zawsze najmądrzejszy, bo on ma pieniądze i łatwo jest innym narzucić. Bogaty. Dolar rocznie. My żyjemy w dupę w Kambodży? Że dolar to jest miesięczna wypłata? Bez przesady. Bogaty... To jest dolar w dupę rocznie. Rozumiem, że on pisze jakieś farmazony, że ten dolar powstrzyma hejt w internecie, ale to jest w dupę dolar rocznie. Co ma do tego jakiekolwiek bogactwo? To jest 5 robuxów. Rzucać swoje ideologie. Bez sensu opłata za pisanie na mediach społecznościowych to przesada. Już wszystko na świecie musi być płatne, nawet napisanie głupiego posta. Baxton zaproponował lepsze rozwiązanie tej sprawy, czyli mieszkanie za komentarz. Ale pojawiły się też... głosy zgody z Karolem, czyli na przykład oczywiście, że masz rację, $1 za założenie konta to nie majątek, a Queen nie zakłada. No dobra, Queen, to ja dostaję zawału, jak gra kosztuje 5 zł, tak, to prawda, ale jednocześnie niestety nie płacę 5 zł na rok, tylko na 2 godziny gry. Niestety. Podałoby 50 kont, by cię wyzywać. Tylko dla Polaka robaka $1 to kwota nie do zaakceptowania. Wszystko ma być za darmo. Chris jeszcze odniósł się do krytyki ludzi w komentarzach, pisząc: ludzie oburzeni, a mowa o dolarze, czyli 4 zł, jednorazowo, na zawsze za twoje konto, bo tak chce zrobić Twitter, proszę was. Sprawdzę? Aha, jednorazowo jeszcze, nie na rok. Ty, złotówkę kosztuje wysłanie, jak jest ten fame MMA. Te co się kłócą ludzie tam. Wiesz, co kiedyś Boxel prowadził? Złotówkę wysłanie SMS-a z pytaniem. Czemu ludzie nie zrobili jeszcze o to dramy, że chcesz zadać pytanie i musisz zapłacić złotówkę? Popieprzyło tych w dupę fame ma? Nie za dużo się nachapali? Pytam się. Z informacji o tej subskrypcji, wszędzie jest napisane, że to jest dolar rocznie, więc nie jest to opłata jednorazowa. PiS nie poprawi odbioru widzów, ludzie podkreślają, iż kwota czasem z pewnością będzie się zwiększać. Jak wy na to patrzycie, czy zgadzacie się z arcybiskupem Frizoluszkiem? Piszcie w Pieprzyć tego Friza, ale pieprzyć też Twittera. Rozwiązany problem. W komentarzach. Ponad 3 miesiące temu nagłośniłem temat pato streamera Marcina Fareny o pseudonimie Kawiak. Od tamtego czasu gość mi zdążył grozić: masz godzinę na to, żeby wyciąć materiał o mnie w filmie, inaczej do ciebie jadę, on twój adres i będziesz
Oj. Nie będzie miło. Konop, kurwa, kasuj ten film. Chudać, a konop. Chuda co? Wyzywał mnie, a nawet założył się, że do końca roku nie trafi za kratki. Konop, idę o zakład, że do końca roku nie trafię do więzienia. Na dupie nic mi nie zrobicie, kurwa, mój wujek prokurator doradził mi. Co tyle w temacie kawiaka. 3 dni temu nastąpiła sytuacja, na którą zdecydowana większość Polaków czekała z niecierpliwością. Pato Steamer został aresztowany ze swoim kolegą tucznikiem krótko po przekroczeniu polskiej granicy. Policja z katowickiej komendy Wydziału Kryminalnego udostępniła nam nawet piękne nagranie z aresztowania tych delikwentów. Policja, policja, stoń! Otwieraj! Dostaliśmy też nagranie z odprowadzania ich na prokuraturę. I serio, nic mnie tak nie bawi, jak przeglądał sobie ich filmiki, które wrzucali po ucieczce z kraju. Szczególnie z tym przygłupim kolegą kawiaka, który mówił, że nic mu nie zrobią, jeb policję. To jest własne, kurwa, szpy, a mam w szpitalu z ośmiotnym wyjąłem. Pozdrawiam wszystkich, jeb policja, PDW. Po prostu złoto. Dla krótkiego kontekstu, te dwa przygłupy uciekły z kraju po 2 paskudnych transmisjach, gdzie na jednym z nich upodlili dziewczynę, a na drugim kolega kawiaka pobił inną dziewczynę butelką. I za to kawiak i Pluto mają usłyszeć zarzuty m.in. za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad drugą osobą, nieudzielenie pomocy osobie w zagrożeniu życia, usiłowanie obcowania płciowego, równocześnie wykorzystując bezradność ofiary. Dodatkowo kolega kawiaka ma jeszcze jeden zarzut, czyli spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Grozi im za to od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. I to tylko za sytuację sprzed ubiegłego weekendu. Więc możliwe, że do sprawy zostaną jeszcze dołożone akcje z gazowaniem ludzi na ulicach, skamów na OLX-ie z iPhone'ami, rzutów obcokrajowca szklaną butelką i rasistowskie teksty. Więc kara może być jeszcze surowsza. Aktualnie są podjęte decyzje o tymczasowym areszcie patusów na następne 3 miesiące, więc święta i nowy rok mają z głowy, a z tego co mi się obiło o uszy, to siedzenie w areszcie jest znacznie gorsze niż więzienie. Więc chciałem chłopakom oficjalnie wręczyć statuetkę debili roku, bo pewnie jakby tak nie kozaczyli i się nie brandzlowali rzekomym wyjazdem na Malediwę. Malediwy. Ci w dupę, sram ci na rodzinę. Pozdrawiam serdecznie. To sąd mógłby nie mieć podstaw, żeby ich zamknąć w areszcie. A tak to teraz jest realna obawa, że zbiegliby z kraju. Kurwa, to mówisz? Są po prostu geniusze. Gość jeszcze pisał na Twitterze rzeczy typu: jak sprawa ucichnie, to może wrócę. Mam dość tych brzydkich polskich mord. Raczej do 2025 roku nie wrócę. Nie wracamy. Już bilet kupiony. Do Tajlandii. Jak podaje prokurator z katowickiej prokuratury okręgowej, oskarżeni nie przyznali się do winy, składali wyjaśnienia, gdzie umniejszali swoją winę. Zostali przesłuchani, złożyli wyjaśnienia. Ale to dobrze, bo jeszcze gorzej tak to dostaną, jak tak mówią, tak? Oby. Nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i w trakcie tych wyjaśnień umniejszali swoją rolę w zdarzeniu. Niestety prokurator nie mógł podać szczegółów ich wyjaśnień, ale jestem ciekaw, jak się tłumaczyli, bo pamiętam, że Kawiak lubił pisać w opisach tych filmików z gazowania, że biorą w nim udział opłaceni aktorzy i wszystko tak naprawdę jest ustawką. Mam umowy z tymi ludźmi podpisane. Mogę je pokazać na światło dzienne. Więc może taką... Nie wiem, czy on pisać umowę. Jak może mieć umowę z kimś podpisaną? Niby ktoś musi się podpisać, ale on wtedy też, więc no, ciężko szczerze. Formę obrony przyjął, nie wiadomo. Sprawę również skomentował wiceminister sprawiedliwości, który... Krzyżyk powiedział, na że drogę. Tak się kończy zgrywanie kozaka. Policja ujęła patostreamerów, którzy tak znęcali się kończy. Nad dwiema dziewczynami i uciekli za granicę. Dodał, że zostaną postawione im zarzuty i poruszył temat zaczepek kawiaka w jego stronę, gdzie ten mówił, że wyrwał mu córkę. Jest on dla mnie jedynie jednym z wielu hejterów, którzy regularnie mnie atakują. Dzisiejsza sytuacja pokazuje nam jednak dokładnie, jak kończy się nadmierna pewność siebie. Potem jak Kawiakowi lekko zmiękła fajka i dzień przed swoim aresztowaniem ogłosił odejście z internetu, było widać po jego storiesach, że coś tam w środku pęka i ewidentnie ma pełne gacie, bo wyglądał na tych storiesach, jakby się miał popłakać. Oficjalnie chciałbym tutaj podziękować wszystkim. Prawda jest taka, że jakby ten przygłup po moich pierwszych filmach wycofał się w cień, cisnął hamulec, może przeprosił, to służby by się nim nie zainteresowały. To prawda, moje filmy wywołały wśród was wtedy poruszenie, natomiast sprawa nie przebijała się na szerszą skalę, żeby pojawiła się taka presja medialna na policji i prokuraturze, by zaczęli działać. A ten debil poczuł się bezkarny. Dzięki, Alokia, za 31 lat.
Coraz dłużej z dziaduchem. Ja fan poślizgów? No dobra, to się po streamku spotkamy. Zaczął odwalać dalej, aż sprawa trafiła w końcu do mainstreamu. Nawet wczoraj TVN Uwaga puściła o tym reportaż. Gość prawdopodobnie zostanie potraktowany jako przykład, żeby nie pojawiło się więcej podobnych degeneratów i przybiją mu tyle lat, ile się da bez żadnych ulg. Gratulacje dla jego znajomych, rodziny, bliskich, którzy pozwolili mu na dalsze odwalania, bo teraz za wszystko zapłaci najcenniejszą walutą, czyli czasem. W internecie od razu zawrzało po informacji na temat aresztowania Kawiaka. Ludzie są szczęśliwi, że wreszcie dopadło go karma i wręcz świętują jego zatrzymanie. A ja dziękuję wam widzowie za takie zaangażowanie w tę sprawę. Takie zaangażowanie spośród jak moje. Wydaje mi się, że przyłożyliśmy dużą cegiełkę do wsadzania tego patusa za kratki. Patostreaming stał się powszechnym problemem w polskim internecie i tak zdecydowane działania służb na pewno zniechęcą potencjalnych naśladowców. Kawiaka wreszcie dopadnie kara, na którą zasłużył. Jego cała postać była szkodliwa dla społeczeństwa. Skrzywdził wielu ludzi, ale teraz skończyło się kozaczenia. Nom. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!